Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Dead Space. Ja jestem Sarge i dzisiaj zaczynamy czwarty rozdział fabularny o nazwie Nieuchronna Zagłada. Isaac, come in. Kendra's right. The ADS is completely shot. I'll need your help to fix this. Kendra, if you can hear me, see if you can get to the ship's reports. It sounds like you have better access from there. When were you going to tell us about the artifact, Hammond? This marker. I don't know anything about that. It's referenced in the captain's records. They brought it up from the planet. It's on the ship? In cargo. They think it's of alien origin, but I don't know what the hell it is. Really? CEC didn't know anything about it. You're lying. Back up! I am not the bad guy here. Ross shake you right now. You're gonna have to trust that I don't know anything about it. We've entered the debris field. Get to the captain's nest. I'll explain everything later. Come on down. Tak naprawdę zawsze nam nie pozostaje nic innego, jak tylko ufać komuś na słowo. Fakt, że Kendra i Hammond się nie dogadywali, no to wiadome było od początku. Ale teraz jeszcze Kendra wysnuwa w stronę Hammonda pewne oskarżenia. Tymczasem jednak Hammond czeka na mnie w gnieździe kapitana. To oczywiste, że Kendra nie ufa mu. Jeśli o mnie chodzi, chwilowo nie mam wyboru. Tak naprawdę tylko za sprawą tego dziennika osobistego możemy poznać jakiś punkt widzenia Isaaca na te różne sprawy. Teraz jakoś dziwnie ta kamera ustawiona, nie wiedzieć czemu. Obrócimy ją sobie. O, długa droga nas nie czeka, tak czy siak. Przed nami główny atrium. Znowu jakiś plakat. Ishimura Security Team, czyli zespół ochrony. Kurde. Ja cię kręcę. Ale chyba mnie to nie zaatakuje, co? Może lepiej już tam nie zaglądać, Isaac? Po prostu przejdźmy dalej. Jest magazyn, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy na tę chwilę z niego korzystać, bo pod koniec poprzedniego odcinka już to robiliśmy. Więc takie porządki, jakie miałem zrobić, już raczej zrobiłem. No, właściwie to mam tutaj trochę tej amunicji, być może aż za dużo. Na razie zostawiamy tak jak jest. No i wchodzimy do głównego atrium. Isaac, impact on the bridge, right at your feet. I'm reading heavy damage, but containment looks solid. Life support is stabilized. We've got to get the ADS working. Jedno z takich miejsc w tej grze, które dobrze zapamiętałem. Miejsce dość charakterystycznych. Rozejrzyjmy się jednak na początek, zanim gdziekolwiek dalej pójdziemy. Mamy kierować się tam. A tu jest jeszcze jakieś nagranie. Bridge, come in! We've been boarded! Repeat, the ship has been boarded! We are under attack! Open fire! How are they? They've already killed most of the deck staff! We need security back up here immediately! Guns are useless! We can't hold them back for very long! Ja, kolejne problemy. Czyli tutaj lecimy póki co. No, jeśli mamy spotkać się rzeczywiście z Hammondem. Energia plazmowa jeszcze odzyskana. Tylko, że wiecie, skoro już tutaj się dostaliśmy, dobrze by było uzupełnić co trzeba. Nie angażując się może już w wyruszanie gdzieś dalej po innych pomieszczeniach, o ile to w ogóle jest możliwe, bo tak czy siak wszystko poblokowane. Więc tutaj wiele więcej nie zrobimy na tę chwilę. Dobra, idźmy w takim razie na to spotkanie. Tak naprawdę do tej pory nie było, poza początkiem gry, okazji, żeby jakoś stanąć twarzą w twarz. Później szybko się rozdzieliliśmy. I co najwyżej zbliżaliśmy się do siebie na odległość
kilkunastu metrów. Ale zawsze coś nas oddzielało od siebie. Więc tutaj może będzie inaczej. Jest! Schemat na kombinezon poziomu trzeciego, czyli to już w tym rozdziale. Super! Już się nie mogę doczekać, żeby wrócić do sklepiku w takim razie. No i proszę! Isaac! Damn, you scared me. The place is making me jumpy. Fucking asteroids coming through the roof. Look, I know Kendra doesn't trust me, but I don't know anything about a marker or anything else. This is supposed to be a repair mission. Plain and simple. This mess is the asteroid defense system. I can fix these boards, but the main power routing is shot. You're gonna have to reroute them manually through at least three junction boxes to activate the primary cannon. Oh, but first, you need to activate the atrium elevators from bridge security. You can use them to get to the junction boxes. By the way, Isaac, be careful. I saw something out there. I don't know what. I only got a glimpse. But it was big. Really big. Dzięki za ostrzeżenie, ale może ty tak byś się zajął paroma tymi sprawami, o których mówisz? Mamy tymczasem dziennik tekstowy. Dziennik wydobycia. Dallas. Liczba zmarłych wzrasta. Przypadki znane do tej pory? I mamy całą listę. Między innymi Centkowski. Czyżby Polak? Zobaczymy, czy jeszcze jakieś swoisko brzmiące nazwiska. Krakowski również. Ale lista jest całkiem długa, trzeba przyznać. Nie brakuje tutaj tych ofiar wypisanych. To by było na tyle. Dobra, Hammond, nie obraź się, ale ja z chęcią jeszcze bym się rozejrzał po tym pomieszczeniu i zabrał, co się tylko da. Ogólnie rzecz biorąc, musimy jednak wracać. Więc tutaj. Shit! Stand back! Oh, that one was dead when I sealed the pod. These things don't die easily. No, całe szczęście, że w porę teraz zareagowałeś przynajmniej. No niech będzie. Tymczasem uruchom windy. Windy prowadzące na inne podpoziomy mostku nie działają. Sterowanie nimi znajduje się w pomieszczeniu ochrony. Dobrze, no ale najpierw musimy tak czy siak wrócić tutaj na górę. Więc to było króciutkie spotkanie. Z jednej strony fajnie, z drugiej szkoda. Ale jakoś tak w tym klimacie, kiedy to sami musimy sobie ciągle radzić, jest to miła odmiana. Ja bym chyba wobec tego wrócił w tym momencie do tego sklepiku. To było po tej stronie, prawda? No bo jakby nie patrzeć, skoro możemy sobie rozwinąć kombinezon, to warto by było z tego od razu skorzystać. Jest magazyn. No i wykorzystamy zdobyty schemat. Oby mi starczyło kredytów. 20 tysięcy, bardzo dobrze. Będzie idealnie. Oczywiście jeszcze bardziej zwiększymy liczbę gniazd ekwipunku i wartość pancerza. No i standardowa animacja. Zobaczymy, w jakim stopniu wygląd też tego naszego stroju się zmieni. Proszę bardzo. Będziemy mogli podejrzeć sobie w ekwipunku, jak bardzo ten pancerz się zwiększył. A to jeszcze nie wszystko przecież. Na kolejne poziomy będziemy oczekiwać, jakby nie patrzeć. No, prawda jest taka. A tych pocisków pulsacyjnych jednocześnie mogę ile mieć w jednym slocie? Bo tutaj 75 aż, no to całkiem nieźle, trzeba przyznać. No cóż. Nadal oczywiście mamy cztery części paska zdrowia, bo to rozbudowujemy oddzielnie w warsztacie. Ale mamy pancerz 10% zamiast 5 dotychczasowych.
Więc zawsze w jakimś tam niewielkim stopniu się to poprawiło, ale i tak najważniejsze jest to, że mamy dodatkowe miejsca w ekwipunku. I powolutku już naprawdę będzie coraz lepiej z tym, jakby nie patrzeć. To teraz tutaj. No. I na to czekałem. Dobrze pamiętałem o tym. Ale oczywiście nie chciałem zdradzać. Przedwcześnie. No właśnie. Kurde, i tak oberwałem, niestety. Tutaj plecy, tutaj plecy. Nie wiem, czy idealnie trafiłem. Dobra, apteczkę w międzyczasie zużyłem jeszcze. I teraz uwaga. Podejdziesz? Najlepiej właśnie to coś spowolnić. Dawaj, dawaj, dawaj. I teraz. Kurczę. Nie za dużo pocisków jednocześnie. A, padło. To jest czas, żeby zaatakować, a ja nie wykorzystałem tego, kurczę. Trudno się mówi. Raz jeszcze, w takim razie. No kurde, nawet w zwolnionym tempie też zadaje obrażenia. Najgorzej. Okej, znowu. Aj tam. Jeszcze w dodatku poruszam się teraz wolniej, no. Szybko, szybko, szybko. Masakra. Nie dam rady teraz go obejść na czas. Może teraz, może teraz. Ewentualnie weźmy inną broń. Kurczę. Gdzie uciekasz? Najgorsze jest to, że jestem na jedno uderzenie tak naprawdę chyba. Zniszczył to. Bardzo niedobrze. Aj tam. Co ja teraz mogę zrobić w takiej sytuacji? Na razie uciekać. Skubany. Rzuciłbym w niego czymś, ale nie mam za bardzo czym. Nie mam już apteczek. Ani stazy, prawda? No nie, 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 nie. Nie ma czasu, nie ma czasu. Gdzie jesteś? Przeładuj to, Isaac. Masakra. Dobra. Myślałem, że jest szansa. No kurde. Może teraz się uda. No przecież cały magazynek za chwilę wpakuje. Ile można? Ile można? Naprawdę. Naprawdę jest wytrzymały ten stwór. Przeładowanie i uciekaj. Może się znowu w jakimś miejscu zatrzyma. Wtedy będzie szansa skontratakować. Oby, oby, oby. Nie wiem, czy to coś kurde mu robi. Aj, znowu, znowu, znowu. Szybciej, nie zdążę, nie zdążę. No. A ty nie wybuchniesz przypadkiem? Wygląda na to, że nie. No dobra, czyli udało się. Ale było naprawdę gorąco, to trzeba przyznać. 5000 kredytów. No, to wobec tego musimy koniecznie wrócić jeszcze do sklepiku, do magazynu. I co nieco sobie uzupełnimy, jeśli chodzi o ekwipunek. Gdybym od początku wiedział, że on się też tak położy od czasu do czasu, zwłaszcza po tych moich atakach, to lepiej bym to jeszcze wykorzystał. No ale dobra, będę teraz wiedział na przyszłość. W tym momencie
nie wiem, czy duży zestaw medyczny właśnie sobie ewentualnie wybrać. Tutaj te zestawy stazy, ale możliwe, że gdzieś tam stazy sobie też uzupełnimy. Na razie przesuń to. Na pewno te pociski pulsacyjne, a to nawet 100 sztuk, okej. Dobra, gdybym teraz sobie to przeładował przynajmniej. Na tym etapie to szczerze mówiąc troszkę się zastanawiam, co zrobić, jeśli chodzi o to leczenie, ale może wezmę po prostu dwie małe apteczki i tyle. Czyli to przeładowane, tutaj wszystko jak najbardziej jest już przeładowane. Tak samo jeszcze... A nie, poza tym już wszystko, dobra. No i na koniec, żeby tutaj nie zapomnieć. Czyli tak, te dwa małe zestawy medyczne rzeczywiście sobie przesuniemy do ekwipunku. Energię plazmową do sejfu, przynajmniej na razie. I póki co to by było chyba na tyle. Teraz możemy się podleczyć. No i ruszamy przez to przejście, przez które mieliśmy iść. A więc tutaj. Tylko teraz przez niego się nie przedostanę. W tym momencie powinno być już ok. Jest pomieszczenie ochrony przed nami. A to dopiero ciekawe, prawda? Przy okazji jest jeszcze węzeł mocy. Sterowanie windami. Możemy uruchomić windy, ale jest jeszcze warsztat. Energia plazmowa. No, widzę, że i tak tutaj szybko odzyskujemy trochę tej amunicji. No i już dawno nie korzystałem z warsztatu. Muszę się zastanowić, czy inwestować dalej, na przykład w piłę plazmową. Tak, bo tutaj mogłem jeszcze sobie obrażenia zwiększyć i ja poproszę. Do tego mam jeszcze trzy węzły, ale dwa wykorzystamy tak naprawdę. Tutaj mogę zwiększać właśnie wytrzymałość Isaaca, ale czy nie chcę przypadkiem tu sobie zainwestować? Aha, jest pojemność magazynka, jeśli chodzi o karabin pulsacyjny. No dobra, to też weźmy. Przynajmniej taka podstawowa pojemność będzie zwiększona. Moduł stazy. Ale tu też potrzeba tego więcej, jakby nie patrzeć. Tutaj pojemność pistoletu linowego, no to też. Przynajmniej właśnie te podstawowe, bo to wystarczy po jednym węźle wykorzystać. I mamy znaczące od razu ulepszenia. Mam nadzieję, że nie będę takich ulepszeń żałował. I patrzcie, mam 75 naboi. Czyli chyba działa to tak, jak swego czasu spekulowałem, podobnie jak w Residentach, że jak zwiększamy pojemność magazynka, to wtedy te dodatkowe pociski otrzymujemy niejako za darmo. Więc najlepszym wyjściem jest, kurczę, ulepszać pojemność wtedy, kiedy nie mamy w ogóle naboi w magazynku. No ale i tak, amunicji mam całkiem sporo w sejfie. Atrium elevators are now online. Dodano cel. To rzućmy okiem. Oczywiście skorzystamy teraz z tych wind. Na moście rozmieszczone są skrzynki z zasilaniem. Mogę się do nich włamać i skierować z nich zasilanie do systemu ADS. Wtedy Hammond go uruchomi i statek będzie chroniony przed bombardowaniem asteroidów. Jasne. To nie wiem, od razu chyba z tej windy skorzystam. Po drugiej stronie jest kolejna zresztą. A tutaj dziennik audio. This is mutiny. You'll all be tried for mutiny. Kind, make them listen to reason. Settle down, man. Hold him. By maritime law, article 5469, I hereby declare Captain Benjamin Matthias unfit for duty. The marker must be delivered to the church. Terence, please. I'm sorry, Ben, but I can't let you do this. Traitor! Heretic! Hold his head. Murderer! Hold him! He's dead!
No, it was an accident. I had to stop him. Arrest the doctor. Jakże się to teraz łączy z wcześniej zdobytymi notatkami? Chyba to były notatki właśnie Terensa, który informował w tych notatkach o śmierci Matthewsa, Benjamina Matthewsa. I nawet przyczyna śmierci była podana z tym wbitym oczodołem. Jeszcze bym musiał sobie to dokładnie przypomnieć, ale to było w tym momencie, kiedy chyba w drugim rozdziale mieliśmy znaleźć kapitana i jego rig. Dobra, zaraz sobie grę zapiszemy, tylko widzę, że jest jeszcze schemat na laser stykowy. Kolejna broń. No dobrze. Ale najpierw rzeczywiście, bo jeszcze do tej pory nie zapisałem, mimo że miałem przecież tam okazję niejednokrotnie. Najwyższa pora, żeby to zrobić. I teraz sprawdźmy. Muszę udać się w lewo, więc najpierw jeszcze wybierzemy się do tego magazynu przed nami. Okej. Tutaj spokojnie, ale patrzcie. Mamy już towarzystwo. Oczywiście. No. Ale przynajmniej staza może być też podładowana. No to w takim układzie dobrze, że jednak nie wykorzystywałem tego zestawu stazy. No tak liczyłem, że w końcu gdzieś tutaj znajdziemy taki punkt. Ostatecznie rzeczywiście natrafiliśmy. Dobra, no pamiętajmy, że mam ten poziom trzeci kombinezonu, więc kurczę, jest jeszcze trochę miejsca w ekwipunku, jakby nie patrzeć. Broń jednak przeładować lepiej. It looks like some of the gravity plating is malfunctioning. Keep an eye out for any kind of distortion effect coming from the floor. It could be dangerous. Dzięki za ostrzeżenie, Kendra. Faktycznie. Oj! Faktycznie warto o tym pamiętać. Patrzcie, to jest to. Dokładnie o tym mówiła. Czy ten nekromorf tutaj przyjdzie? Tutaj w ogóle też informacja. Okej. No, no, no. Wejdź to. A ty skubańcze, no. Jakby go wycofać na to. Tak mało brakuje, udało się. Bardzo dobrze. Uwielbiam ten moment, jak można właśnie wpakować tych przeciwników w ten sposób. Dobra. Tu jeszcze w ogóle coś było. Znowu te stelaże, ale jednocześnie możecie się domyślać, no cóż, jeśli przeciwnicy się przy tym nadziewają i zabijają, to i ja muszę uważać. Bo jak mnie ten sam los spotka, to będzie tragedia. No, tutaj. Może powinienem się przełączyć z powrotem na piłę plazmową. I tak też chyba zrobię od razu, bo na nich to naprawdę się chyba ta broń nie opłaca. W sensie ten karabin plazmowy. Ależ kurczę, muszę patrzeć, gdzie to jest. Bo później jak w walce byśmy się wracali, to można się łatwo włapać na te pułapki. Okej. Jeszcze tutaj. A, będzie z drugiej strony przychodził. A to ciekawe. Ale ominie to na pewno, a przynajmniej będzie się starał ominąć. No zapraszam. Kurde. Myślałem, że go też do tyłu jakoś odepchnę, ale się nie udało. Trzymamy się cały czas tych właściwych miejsc. Co dalej? Oczywiście. Dobra, czekajcie. Tu jest bezpiecznie jeszcze, tak? Spoko. Pamiętajmy.
No. Dobra, gdzie ten drugi? Zapraszam. No i wystarczy, co? Przeładuj tu, Isaac. No nigdy nie lubiłem, kurczę, takich pomieszczeń, bo właśnie... Najlepiej w trakcie walki się ciągle ruszać, ale co jeśli w sytuacji takiej jesteśmy jak teraz, że każdy ruch może spowodować, że trafimy akurat nie na tą płytkę, co trzeba. Dobra, jest staza jeszcze w razie czego. Oj. A to nie był tamten większy stwór? Bo jak tak, to ja bym się przygotował. Możliwe. Przesunąć to. Nie podoba mi się to. Kurde, oczywiście. To było pewne, co? Strzelamy, strzelamy mu. Co dalej? W razie czego pamiętaj, że tamta staza jest do uzupełnienia. Położysz się? Położysz. Kurde. Już nie przesadzajmy może. Aj, zużyłem niepotrzebnie trochę. Wow, nie zadziałało? Nie wierzę. Chwila nieuwagi. No to tylko pokazuje, jak łatwo w tej grze o pomyłkę, naprawdę. Jedno uderzenie, może dwa i po wszystkim. Lećmy raz jeszcze. Tylko właśnie nawet tutaj, jak on biegnie, ja się na niego nadzieję, to też mogę oberwać dość mocno. To jest najgorsze. Dobra, przeładowanie, czekamy. I znowu. Obchodzimy go. Strzelamy mu prosto w te plecy. Dobra. Jest szansa, żeby zaatakować. No chyba z piły plazmowej teraz największe obrażenia zadaje, co? Mam nadzieję. To się właśnie opłaca. Kurde, nie trafiłem, po prostu świetnie. Może teraz się uda obejść? Okej, a spróbujmy z tym jeszcze. Jeszcze nie. Ja go jeszcze zwolniłem. Tylko co dalej? Kurde, muszę się wycofać tutaj. Spróbuję podładować stazę. Zakładając, że jest to możliwe. Dobra. A i tam. Obejdę go tutaj. Masakra. No muszę spróbować właśnie tą bronią zaatakować. Ale czy to tak działa, jakbym chciał? Teraz się znowu położył. Jest szansa. Szybciej, szybciej, szybciej. No ile można jeszcze? Kurczę. Znowu nie trafiłem. Jakaś masakra. Najgorsze właśnie, jak nie trafimy akurat. Strasznie żałuję wtedy tej stazy. Ale dobra. Udało się. W nagrodę przynajmniej mamy węzeł mocy. Ale szczerze mówiąc, przydałaby się teraz apteczka. No mamy jeszcze jedną. Możemy ją użyć. Dobra, wracamy podładować tę stazę. A jeśli chodzi o broń, to też nie wszystko będę w stanie tak załadować, jakbym chciał. No ale to mi się podoba, kurczę, takie pojedynki, które naprawdę stanowią dużo większe wyzwanie. A tutaj tego nie mogę przesuwać? Nie za bardzo. Stanowią dużo większe wyzwanie i od razu zapewniają sporo emocji. Dobra, lećmy dalej.
Tutaj trzeba uważać. Patrzcie, tam mamy system zasilania. Tylko oczywiście w tym momencie nie podejdziemy. A to nie jest przypadkiem... No właśnie. Średni zestaw medyczny. Trzeba najpierw stazę wykorzystać. I teraz. Power transfer to the ADS. Ship systems junction box rerouted. I'm making some progress with the tracking grid. One of the cannons is giving me a hard time. Keep moving. Dobra. Czyli mamy jedno z trzech miejsc dopiero tak naprawdę. Jeśli chodzi o dwa kolejne, to musimy skorzystać z innej windy, a póki co wracamy. Tylko cały czas tutaj oczywiście musimy uważać. No właśnie, no to tutaj te pojedyncze platformy wadliwe. Ciekawe, czy nie zostanę znowu zaatakowany w międzyczasie. Na razie spokój i niech tak lepiej zostanie, co? To jestem zdziwiony, że nic mnie tutaj nie zaatakowało jeszcze. O! Ale tutaj słyszę. Dobra. O nie! Słyszałem z tyłu! Kurczę! Szkoda, że oberwałem, no. Dobra, już chyba po wszystkim. Tylko szkoda tego straconego zdrowia w tym przypadku. A, bo tutaj było zapisanie, a... Przypadkiem w tym pomieszczeniu nie mieliśmy stazy do podładowania, bo od razu bym uzupełnił. Dokładnie tak. Lepiej korzystać z okazji. No i dobra, znowu ta winda w takim razie. I kolejny zapis. Robi się naprawdę coraz ciężej, powiem wam, z każdym kolejnym rozdziałem, no ale to jest oczywiście dość naturalne. Tym bardziej muszę pomyśleć o tym, żeby jednak kolejną broń sobie może wykupić, pokazać wam jej działanie. Okej. Troszkę to chyba potrwa, żeby wjechać na górę. Może puszczę w procesie montażu to na przyspieszeniu. No i jesteśmy. O nie! No zapraszam. Okej, jeszcze jeden. Nie, 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 nie. Kurde, uderzył mnie jeszcze. Najgorzej. Przeładowanie jeszcze. Następny. Co się dzieje? Jezu, jeszcze niepotrzebnie rzuciłem kolejną stazę, ale słyszę następnych. Dobra. Jakoś poszło. To już? Czy to jeszcze będą jakieś niespodzianki? Tutaj. Popatrzcie, jakie wytrzymałe, no. Ale okej. Mam nadzieję, że to wszyscy. Naprawdę. Nie chciałbym już więcej takich niespodzianek. Węzeł mocy. No właśnie, jeszcze mógłbym niby wykorzystać, tylko że... Ten jeden na niewiele mi się chyba zda. Przynajmniej na tę chwilę. Weźmy jeszcze ten warsztat. Muszę sobie przypomnieć, co my tutaj właściwie mieliśmy i... Czy gdzieś jedno by wystarczyło? No niby pojemność pistoletu linowego na przykład. Tutaj szybkość, ale to chyba niezbyt mnie interesuje na tę chwilę. No i kurczę, może jednak zwiększyć? Chociaż tutaj obrażenia tylko o jeden punkt zwiększone, to niewiele tak naprawdę.
No dobra, to damy jeszcze tą pojemność, jeśli chodzi o pistolet linowy. To już będzie 7 pocisków. Swoją drogą, to w końcu nie wiem, czy przed tym podładowałem to jeszcze. Czy też nie za bardzo. W sensie przeładowałem. Ale okej, teraz ta winda jeszcze mnie interesuje. No chyba, że chciałbym zrobić ewentualnie porządki w ekwipunku. Może tak też zróbmy. No bo co? Jest tutaj trochę rzeczy. I może powinienem właśnie coś sobie zabrać w tym momencie. Ten laser stykowy mamy. I teraz tak. Energia plazmowa. Wiecie co? Ja sobie wezmę tego po prostu więcej. To znaczy jeden pełny slot tej energii plazmowej. Chyba wystarczy na tę chwilę. A stazę mam nadzieję, że uzupełnimy na innym poziomie. Oby się udało. A, tylko że nie wiem, czy nie miałem jeszcze na sprzedaż czegoś? Nie. Akurat nie w tym przypadku. Lećmy w takim razie, ale może do punktu zapisu. Tutaj chyba był takowy. Tak jest, więc ja sobie grę zapiszę, a w następnym materiale będziemy ruszać na kolejne poziomy przy pomocy windy. No i spróbujemy zrealizować postawione przed nami cele. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. Sporo emocji dzisiaj dostarczyły te różne walki. I oczekujcie na kolejne filmy z pierwszego Dead Space'a. Cześć!